Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Tak brzmi jedno z pytań na maturze ustnej z języka polskiego. Motywy mitologiczne mogą obrazować uniwersalne postawy ludzi. W odprawie posłów greckich Kochanowski wykorzystał mit o wojnie trojańskiej. Ukazał moment dyskusji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Troi nad sprawą porwanej Heleny. Miało to zobrazować sytuację w Polsce za czasów autora. Aleksander obrazuje polską szlachtę nadużywającą władzy dla własnych korzyści. Król Priam staje się uniwersalnym wzorcem władcy ulegającego zewnętrznym opiniom i niedbającego o dobro poddanych. Mitologiczna maska użyta przez Kochanowskiego ma przestrzegać Polaków przed możliwą katastrofą związaną z brakiem odpowiedzialności za kraj. Wykorzystanie obrazów mitycznych pozwala zatem ukazać bieżące i ponadczasowe prawdy o świecie i człowieku. Więcej informacji o tej i innych lekturach znajdziesz na naszym YouTube'owym kanale i stronie maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się!